Witam Państwa bardzo serdecznie. Próbowałem zrobić sobie studio jak u tego człowieka, o którym będzie zaraz mowa. Na różowo, proszę Państwa, żeby wszędzie były róże i czerń. Żeby było tak cieplutko, tak serdecznie, żeby się Państwem zaopiekować, żeby Państwu powiedzieć, kto w polskim internecie jest B, a kto cacy. Wypadło na Krzysztofa Stanowskiego. Figura to nie lada gratka. Już jako 14-latek pracował w redakcji gazety, z którą dorósł i w której później przyjął jeszcze lepszą funkcję. W ostatnich dniach Krzysztof Stanowski poświęcił wiele swego cennego czasu, cennego dlatego, że jest wspierany przez różne instytucje, ale o tym będzie dziś bardzo dużo, by wyjaśnić Państwu, kim jest Tomasz Matysiak, o którym mówi się w internecie szalony reporter. Najprawdopodobniej Stanowskiemu nie podobało się to, że Matysiak, małpując trochę mnie, zaczął biegać za księżmi i jednego z nich na krakowskich Azorach złapał. Oczywiście nic się nie stało w ogóle, absolutnie nic się nie stało, ksiądz był święty, w ogóle jeszcze go Franciszek przeniósł, chyba po Jędraszewskim będzie teraz nowym szefem kościoła w Krakowie, ale nie o pierdołach dziś mowa. Dziś mowa, proszę Państwa, o Krzysztofie, który mógłby się spokojnie zwać świętym Krzysztofem Stanowskim, a więc święty Krzysztofie Stanowski, patronie nasz, módl się, bo mam o tobie kilka słów prawdy. Wylał się hejt na mnie, dlatego że stanąłem w obronie swego przyjaciela Tomasza Matysiaka, czyli szalonego reportera. Ja tak rozumiem przyjaźń, tak ją realizuję, tak jestem wychowany, w tym duchu się urodziłem i w nim najpewniej umrę, że jak z kim się przyjaźnię, to jest to przyjaźń na dobre i na złe. I wcale nie stoję w obronie błędów młodości Matysiaka, ale ja dzisiaj tutaj jestem w obronie prawdy. Prawdy o kim? O Stanowskim, który uzurpuje sobie prawo do tego, by być Bogiem wszelkich celebrytów, influencerów i w ogóle wszystkich ludzi. Stanowski, mój Bóg, mój Pan, tak się wszystkim wydaje. Swołocz kupiona obok Stanowskiego, na jego portalach, ta jego farmatroli, dwoi się i troi, by zakrzyczeć rzeczywistość. No, bo Stanowski nieźle płaci z pieniędzy, które dostaje od złodziei. Pojawił się zarzut pod moim adresem, ale nie tylko moim, wszystkich dziennikarzy w Polsce, że jakie wy macie dowody na to, że Stanowski współpracował z PiS-em. No oczywiście, że współpracował z PiS-em, świadczy o tym chociażby prezentowany teraz na ekranach waszych komputerów mail, który wyciekł ze skrzynki Dworczyka. Kiedy was wszystkich lano pałami i gazowano i wypisywano wielotysięczne mandaty, zatrzymywano, przewożono i ciemiężono w sprawie minionej pandemii, tak na pandemii dorabiał się fortuny Krzysztof Stanowski. Dzień dobry. Musimy ładnie zarządzić tematem piłkarskim, abyśmy nie zostali obuchem. Jestem po rozmowie z największym kanałem YouTube w Polsce, który mówi o piłce nożnej. Ostatni live z kanału sportowego oglądało 300 tysięcy osób. Możemy zrobić dziś live'a, który poprowadzi Krzysiek Stanowski, jeden z najlepszych dziennikarzy sportowych w Polsce, z Łukaszem bądź Michałem. Łączenie przez telefon. Akcję możemy zrobić między 19 a 20. Proszę o decyzję. Moim zdaniem warto, napisał, proszę Państwa, chłopik w mailu, który kierował właśnie do szefa Kancelarii Sejmu. Mail został wysłany 9 marca 2020 roku. Wówczas palącym problemem była pierwsza fala koronawirusa w Polsce i kwestia tego, że rozgrywki piłkarskie w Polsce zostaną zawieszone. Adresatami maila byli Janusz Cieszyński, ówczesny wiceminister zdrowia, Michał Dworczyk, ówczesny szef Kancelarii Premiera, Piotr Müller, rzecznik rządu, Tomasz Matynia, były szef Centrum Informacyjnego Rządu, Łukasz Szumowski, ówczesny minister zdrowia i Mateusz Morawiecki oraz Tomasz Fila. To były dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu. Mail został wysłany o godzinie 16:35.
tego samego dnia kanał sportowy rzeczywiście przeprowadził transmisję na żywo, którą poprowadził Krzysztof Stanowski i Michał Pol i pojawiło się w niej łączenie ze wspomnianym w mailu Cieszyńskim. Stanowski zapytał się ówczesnego wiceministra zdrowia m.in. o to, dlaczego na pierwszy ogień poszły stadiony i piłka nożna, a galerie handlowe zostały otwarte, podobnie jak wiece prezydenckie, które mogły odbywać się bez przeszkód. A więc, proszę Państwa, Stanowski był i kanał sportowy, i ludzie związani z kanałem sportowym byli naówczas tubą propagandową pisowskiego rządu. Wysługiwał się nimi rząd i za to właśnie między innymi Stanowski później z NASKA otrzymał ponad 300 tysięcy złotych z tytułu zrealizowania jakiejś tam kampanii, która była lipna, po to tylko, żeby wyprowadzić pieniądze i podziękować Stanowskiemu za lata współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Taka jest prawda o Stanowskim. Ten mail, który wyciekł ze skrzynki Dworczyka, nie mógł być przypadkowym mailem, fałszywką, bo w ślad za tą fałszywką poszły fakty. Tego dnia Stanowski dla PiSu wyświadczył przysługę i do opinii publicznej przeciekło to, co ludzie od PR-u Morawieckiego, od PR-u pisowskiego chcieli osiągnąć. Czyli nie chcieli dostać obuchem za sprawy piłki nożnej. Na różowo zatem idziemy dalej. Zaczniemy od pierdoły, jakże jednak pierdoły wymownej, jakże jednak pierdoły, która wskazuje, kim jest Stanowski i co dla niego znaczą jego widzowie. A więc zaczynam przekręt Stanowskiego na kolegę. A więc, proszę Państwa, gdy rozpoczynała się nowa przygoda Stanowskiego w tak zwanym kanale Zero, jeden z dzisiejszych reklamodawców, Racket Jobs, ogłosił konkurs, w ramach którego można było zostać ambasadorem kanału Zero na Teneryfie. Był to wyjazd na Teneryfę i 21 tysięcy złotych pensji na miesiąc. Zwycięzcę miał wyłonić sam Stanowski i jego kumple. A więc, proszę Państwa, konkurs miał się super, ludzie pisali przekonani, że rzeczywiście mogą wygrać wyjazd na Teneryfę, że mogą dostać 21 tysięcy złotych. Tymczasem nasz bohater, jakby go nie nazwać, dogadał się ze swoim kumplem, Michałem Mączką, u którego wielokrotnie rok, dwa, trzy, pięć wcześniej bywał, z którym się kontaktował, z którym nagrywał wspólnie różne materiały wideo, by w finale właśnie jemu sprezentować wyjazd na Teneryfę. Oszukał wszystkich ludzi, którzy wierzyli w to, że mogą wyjechać, że mogą zwyciężyć, że mogą w tym konkursie uzyskać jakąś korzyść dla siebie. A oto przykłady ich wcześniejszych wieloletnich kontaktów i sama osoba zwycięzcy. Przeglądałem właśnie swój kanał i patrzę, że ponad 2 lata temu robiłem z tobą wywiad. Już po tym wszystkim w poranku kpił z was internauci, rozmawiając z rzekomym zwycięzcą konkursu. Konkursu żadnego nie było. Dostał wyjazd jego kumpel. Jak się tutaj lizali, sami zobaczcie. Michał, powiedz, jaka to była historia, dzięki której wygrałeś pracę marzeń, czyli jaka historia sprawiła, że spędzisz miesiąc na Teneryfie i będziesz dostawał 1000 złotych dziennie. Więc tak, najpierw w ogóle to chciałbym powiedzieć o tym, że... Taki to, proszę Państwa, czyściutki, kryształowy i super i ochy, jak jest Krzysiu Stanowski. Krzysiu Stanowski, który uzurpuje sobie prawo do oceny innych ludzi, nie patrząc na to, co sam sobą reprezentuje i ile ma za uszami i jak bardzo jest zakłamany i jak bardzo chętnie i ściśle pracuje z oszustami. Bo oszustwem był udział jednego ze sponsorów jego dzisiejszej działalności, Racket Jobs, w tym konkursie, którego w rzeczywistości nie było. Bo oszustwem było, proszę Państwa, zmanipulowanie wielu set tysięcy internautów, którzy z nadzieją chcieli wygrać dla nich być może wyjazd wszechczasów. Na zaufaniu ludzi, na opowiadaniu tego, co ludzie chcą usłyszeć, Stanowski dorobił się fortuny. Ale znowu nie ma, proszę Państwa, różowo z tym dorobkiem fortuny. Bo Stanowski od 15 lat
nie składa sprawozdań finansowych w ramach swojej spółki, którą utworzył. A więc 25 maja 2009 roku asesor notarialny Aneta Szkutnik, zastępca notariusza Piotra Bilewicza z kancelarii notarialnej przy ulicy Nowosieleckiej 14 w Warszawie, sporządziła umowę spółki Gate24.pl, w której było dwóch udziałowców, do dziś zresztą są ci sami, Krzysztof Stanowski oraz Robert Zakolski. Zakolski miał 90 udziałów o łącznej wartości 4,5 tysiąca złotych, natomiast nasz Krzysiu miał 10 udziałów o łącznej wartości 500 złotych. Robert Zakolski został prezesem zarządu, natomiast Krzysztof Jakub Stanowski został członkiem zarządu. Spółka w akcie założycielskim stwierdziła, iż dniem kończącym pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe, będzie 31 grudnia 2009 roku. Od 15 zatem lat Krzysztof Stanowski, będąc prawnie zobligowany do składania sprawozdań finansowych swojej spółki, nie robi tego. I jest pytanie, Krzysiu drogi, bo takżeś się przyjebał do szalonego, dlaczego ty taki super, taki wiesz, czyściutki, zarobiony, szanowany dziennikarz sportowy, który nie ukończył dziennikarstwa, notabene, nie składasz sprawozdań finansowych. Czego ty się boisz? No zarabiasz miliony, jesteś taki bogaty, PiS ci dał zarobić 300 tysięcy, wysługiwali się tobą jak chłopkiem na posyłki, wszystkich oceniasz, dziewczyny żeś pokrzywdził, jedną, drugą, pokazując prawdę o nich, kto wie, jak ta prawda w rzeczywistości wygląda, stary cwaniaku. A ty sprawozdań nie składasz? To coś ciebie za biznesmen, coś ciebie za figura, bogacz taki, że boisz się KRS-u. Każdy z nas musi to robić, panie Stanowski. Ale chyba wiem, dlaczego tego nie zrobiłeś. To ci przypomnę, bo może zapomniałeś. Zapomniałeś, Krzysiu, skasować profilu na Facebooku twojej firmy, na którym wkręcałeś ludzi w konkursy, w iPady, w komputery, w nagrody finansowe, waliłeś ich na kasę, ale nikt nigdy niczego nie zobaczył. Chyba, że tak jak w konkursie, który zrobiłeś na początku kanału Zero, kiedy to wygrał go twój kolega. Więc pytanie do ciebie, ile zarobiłeś kasy? I dlaczego nie pokazałeś tego, jak każdy przyzwoity Polak, jak każdy przyzwoity podatnik, jak każdy przyzwoity obywatel, dlaczego tego nie pokazałeś w sprawozdaniach finansowych? Złapcie się Państwo za krzesełka, żebyście nie pospadali, dobrze? Ja Wam coś przeczytam i pokażę. Proszę Państwa, pisowscy koledzy Stanowskiego kończą rozwalanie Polski, ale w sądach i nie tylko w sądach jest cała chmara tego pisowskiego marazmu. I tak oto 11 stycznia 2024 roku. Trzymajta się. Sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, 12 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, starszy referenda sądowej Ilona Sekulska-Moros po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 stycznia w Warszawie sprawy z urzędu przy uczestnictwie gate24.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania przymuszającego postanawia odstąpić od prowadzenia postępowania przymuszającego w stosunku do gate24.pl spółka z o.o. w przedmiocie złożenia dokumentów finansowych podmiotu za lata 2017-2022. Z uwagi na to, że dane zawarte w aktach rejestrowych wskazują, że postępowanie nie doprowadzi do złożenia wniosku o wpis wzmianek o złożeniu wyżej wymienionych dokumentów. Prowadzone już w stosunku do spółki postępowanie przymuszające zakończyło się umorzeniem z braku możliwości wyegzekwowania obowiązku rejestrowego wobec braku kontaktu z podmiotem i stwierdzeniem bezskuteczności postępowania. Prowadzenie w tej sytuacji korespondencji narazi tylko Skarb Państwa na koszty, a nie przyniesie zdaniem sądu oczekiwanych rezultatów. Podpis Ilona Sekulska-Moros. Ludzie! Jest tam kto? To ja się pytam, Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy. Czy wyście tam poupadali na głowy? Wszyscy przedsiębiorcy w Polsce, którzy nie złożyliby sprawozdań finansowych w ramach swoich spółek prawa handlowego, mieliby zarzuty karne, zarzuty prokuratorskie, a wy umarzacie takie postępowanie, gdzie od 15 lat Stanowski nie składa sprawozdań finansowych z powodu
pięciu znaczków za 7,90? To jaki jest interes społeczny w tym, żeby to umorzyć, w sytuacji, kiedy Ilona Sekulska-Moros miała prawny obowiązek, i to z urzędu, działając w imieniu na rzecz Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, wystąpić do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście o wszczęcie postępowania karnego skarbowego w tym przedmiocie. To jest przestępstwo ścigane z urzędu i na mocy artykułu 304, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, każdy dowiedziawszy się o takim przestępstwie ma prawny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie. Gdzież więc był obowiązek urzędnika sądowego, referendarza sądowego, który najpewniej za lat kilka będzie sędzią? Kto chroni Stanowskiego w tym sądzie? O to zapytam władze sądu. Dziś jest piątek, kiedy nagrywam, 21, ale w poniedziałek pędzę z kamerą do tego sądu i zapytam Ilonki. W aktach rejestrowych mamy dane prywatne wspólników, mamy adresy, mamy PESEL-e, mamy centralne biuro adresowe. Mamy milion sposobów i łatwo, by wyegzekwować takie przymuszenie. A jeżeli nie ma kontaktu z zarządem spółki, to się ustanawia kuratora spółki. Panie Ilonko, a więc drogi Krzysztofie, elokwentny, mądry, oceniałeś roztropność szalonego. A gdzie twoja roztropność, Krzysiu? Dać się złapać na czymś takim? A to taki jesteś amerykański, piękny. A taki był ładny, amerykański, szkoda. A teraz proszę państwa, kolejny sponsor Stanowskiego. XTB. Złodzieje, którzy oszukiwali swoich klientów, którzy działali na niekorzyść klientów, którzy doprowadzili pana Mariana, który mi o tym wszystkim napisał i przysłał dokumenty, do próby samobójczej, którzy doprowadzili do tego, że z biedy dziecko pana Mariana, 16-letni chłopczyk, odebrał sobie życie, bo śmiali się w szkole, że jest biedny, że tata jeździł kiedyś drogimi samochodami, że mieszkali w pięknym domu, ale komornik wszystko zlicytował za długi, które tata narobił, inwestując w XTB. Ale tata nie przegrał pieniędzy w XTB na złych notowaniach, na ruchu na giełdzie. Tata przegrał pieniądze na XTB, Krzysiu, u twojego sponsora, którym się szczycisz, bo twój sponsor działał na niekorzyść klientów. I na mocy wniosku KNF-u został ukarany najwyższą w historii Polski grzywną. 9 900 000 zł. Proszę państwa, 18 września 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na spółkę XTB grzywnę w wysokości 9 900 000 zł. XTB odwołało się do WSA, WSA utrzymało w mocy, odwołało się także do NSA, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, i Naczelny Sąd Administracyjny w roku 2023 utrzymał ten wyrok w mocy. Za co, proszę państwa, Komisja Nadzoru Finansowego ukarała karą 9 900 000 zł spółkę XTB za świadczenie usług maklerskich bez uwzględnienia najlepszego interesu klienta. Dziś ta sama spółka reklamuje się i jest sponsorem, jak widzicie, Stanowskiego. Czy zatem, proszę państwa, w porządku jest, że nasz Krzysiu Stanowski, takie dzieciątko czyste, piękne, moralne, które wszystkich umoralnia, wszystkich ocenia, korzysta z pieniędzy złodziei, którzy okradli ludzi, i dziś za te pieniądze reklamują się u Stanowskiego, by móc okraść kolejnych ludzi? 9 900 000. A ponad 700 ukradli ludziom. 700 milionów. I o tym nikt nie mówi. I Stanowski o tym nie mówi. I aż mnie dziw bierze, że oficjalny brand KFC reklamuje się u Stanowskiego, który jedyne co prezentuje, to pogardę dla norm biznesowych w Polsce. To pogardę dla prawa w Polsce. Pogardę dla tego wszystkiego, do czego my jesteśmy zmuszeni, bo proszę państwa, państwo idą do pracy, siłą wam zabierają wasz podatek od ciężko zarobionych pieniędzy, bo gdybyście nie zapłacili, zaraz komornik by przyszedł. A Stanowski nie płaci niczego, niczego nigdzie nie zgłasza, od 15 lat.
Dopiero 2017-2022, za 5 wtedy ostatnich lat wszczęto postępowanie o przymuszenie, ale sąd umorzył, bo znaczki drogie, państwo w ogóle rozumieją, co ja wam mówię? I widzicie, że to są fakty, że to nie są moje wywody z dupy? To jest wasz Stanowski, to jest wasze guru, to jest przyzwoitość tego człowieka, to jest szlachetność tego człowieka. Napisał mi też człowiek, panie Zbyszku, Stanowski kilka, jakiś czas temu poprosił, aby ludzie wpłacali na chore dziecko, nam się pomaga. Obiecał, że spotka się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy na to dziecko wpłacili. Miało być to w czerwcu, później w lipcu. Ostatecznie to temat się rozjechał. A więc Stanowski nie ma w nim, proszę państwa, jednego słowa. Nie ma w nim jednej rzeczy, którą by powiedział i którą by zrealizował. Okryty jest chwilową, gigantyczną popularnością, ale gdy będę miał czas, bo dziś wróciłem z wyjazdu i na kolanie montuję ten materiał po to, żeby temat nie ucichł, ale gdy zbiorę to wszystko, gdy wezmę sobie profesjonalistów do obróbki tego filmu, który przygotuję o Stanowskim, to państwo się nogami nakryjecie, piętami się będziecie żegnani. Dlaczego fast food, dlaczego KFC korzysta z usług i reklamuje się u faceta, który jest przestępcą podatkowym? Tego nie rozumiem. Czy KFC promuje zatem ludzi, którzy oszukują Skarb Państwa? Czy KFC promuje ludzi, którzy nie wywiązują się z podstawowych obowiązków biznesowych wobec kraju? Czy ty, Stanowski, jesteś takim zakłamańcem, że tego debilu nie rozumiesz, że jesteś zwykłym, pospolitym przestępcą podatkowym? Gdzie, Stanowski, to twoje piękne, różowe ocenianie wszystkich ludzi? Mówię, że szalony taki debil. A ty kim jesteś? Dać się złapać na takim oczywistym przestępstwie? Taki się czujesz mocny? Ja też bym się czuł, gdybym miał cały rząd, gdybym się wysługiwał rządowi pisowskiemu tak jak ty, nie bałbym się nikogo i niczego. Mogłeś nie składać sprawozdań finansowych, no bo zapraszałeś pisowców do swojego programu ze swoimi pisowskimi kolegami, z Mazurkiem chyba też, nie? Pozdrowienia dla Mazurka. Mazurek, o tobie jest ciekawszy materiał. No, odpowiedz mi, Krzysiu. Krysztale, ty nasz narodowy, cudowna postacio. No i wy, lamusy, którzyście tak za nim kwiczeli, co teraz powiecie? Co? Wasz Stanowski zorganizował Kanał Zero. Na progu wywalił zwykłych ludzi, którzy go obserwują, wybierając nagrodę ambasadora Kanału Zero, kumpla, z którym ma relacje od wielu lat. Reklamują go i płacą mu za to, co robi firmy, która jedna uczestniczyła w lipnym konkursie, a druga wywaliła Polaków na 700 milionów złotych i zapłaciła prawie 10 milionów grzywny. Nie płaci podatków, nie składa sprawozdań finansowych. Nie rok, nie dwa, nie pięć, nie 10, 15 lat. To naprawdę dla was jest taka postać? Czysta, fajna, elegancka? To naprawdę jest dla was taka fajna postać? Czysta, bez skazy, prawdomówna, rzetelna, moralna? No, ciekaw jestem tego, co mi powiecie. Tymczasem w poniedziałek lecę do sądu zapytać o to, dlaczego umorzono postępowanie przymuszające. Oczywiście też w poniedziałek, panie Stanowski, z moim ładnym podpisem Zbigniew Stonoga, do prokuratury okręgowej w Warszawie trafi wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciwko panu i drugiemu koleżce, z którym razem jesteście w zarządzie, o przestępstwo polegające na niezłożeniu sprawozdań finansowych za 15 ostatnich lat. To czyn ciągły, Krzysiu, nie przedawniło się, wiesz? Idź do prawników, masz dobrych, to ci powiedzą, że to jest jeden czyn ciągły, który się nie przedawnił. Także gratuluję i szykuj pieniążki, bo jak nie zapłacisz paru milionów Skarbowi Państwa, to będziesz siedział. Mam nadzieję, że wtedy odwiedzimy Cię z szalonym, przywieziemy Ci kartkę, długopis i będziesz pisał: panie prokuratorze generalny Bodnar, niech mnie Pan wypuści, bo święta za pasem, dużo mam kasy, którą zarobiłem od swoich reklamodawców, bandytów i złodziei, a ja Panu opowiem, jak PiS mnie wykorzystywało. I pozdrowienia dla mamy księgowej. Skoro się ty przyjebałeś do mamy Tomka, to mamusia też.
Ale mamusia, co to za księgowa? Nie doradziła ci, Krzysiu, żebyś ty sprawozdania składał? Boże, kto korzysta z usług takiej księgowej? Dobranoc.